opakowania, ponieważ oni przez lata przyjeżdżali jako uczniowie, a dziś już stają przed Państwem jako młodzi mistrzowie. Brawa dla nich. Dyrygował nimi Wiktor Wojsek, który jeszcze też pojawi się przed Państwem, ale zanim więcej o wykonawcach, to chciałam serdecznie wszystkich Państwa powitać i naszych gości, i wszystkich uczestników, pedagogów, ale szczególnie serdecznie chciałam powitać Panią poseł na Sejm, Małgorzatę Lempek. Jeżeli mogę sobie pozwolić, to chcielibyśmy przekazać taką tradycyjną koszulkę, bo Pani od lat jest częścią naszej wspólnoty muzeowej. Częścią naszej wspólnoty jest też zawsze Pan Burmistrz Antoni Szlachok, czyli jest dzisiaj z Panią oczywiście. I dlatego także koszulka Pani Burmistrza, a to już ma całą rolę, to koszulkę. Chciałam także powitać Panią Dyrektor Annę Tuleję, Dyrektor Muzeum Miejskiego w Żywcu Stary Zamek, która udziela nam dziś swojej gościny. Czy jest Pani Dyrektor dzisiaj z nami? Jeżeli nie ma Pani Dyrektor, to koszulka też trafi do niej, będzie jej przekazana w późniejszym terminie, jako wyraz naszego podziękowania, że możemy zawsze festiwal tutaj w zamku zaczynać. Dziękuję jej bardzo. Chciałam jeszcze dodać, że Żywieckie Suwakowanie organizowane jest przez Stowarzyszenie Promocji Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych, a tymi organizatorami są Tomasz Hajda i Maciej Jedraszko. Michał to student Akademii Muzycznej w Krakowie, a Kacper Waluś, student Akademii w Poznaniu, Peter Malton, Dixieland Society, Damian Sulik, to także świeżo upieczony student, ale Akademii Muzycznej w Freiburgu, Tomasz Przemysławski, też nowy student Akademii Muzycznej w Katowicach, Jakub Pirowski, student Akademii Muzycznej Kraków, Wojtek Giłka, student Wrocławskiej Akademii Muzycznej, Mariusz Opaliński, Teatr Wielki, Opera Narodowa w Warszawie i Symfonia Warszawia, Krzysztof Kot, Filharmonia Narodowa w Warszawie, Wojciech Łok, tuba, student Krakowskiej Akademii Muzycznej, też świeżo upieczony. To zacne grono buzonistów wesprze dziś dwóch perkusistów: Łukasz Walczak i Przemysław Drabczyk. Osobno przez zespół instrumentów dętych poza
serdecznie urzędowi miasta Żywiec i burmistrzowi Antoniemu Szlachorowi, który objął patronat honorowy nad festiwalem. Kolejni nasi dobroczyńcy to Starostwo Powiatowe Żywiec, firma Vivet Rambon, stoła pierwszoogólnokształcące liceum imienia Kopernika w Żywcu, Muzeum Miejskie w Żywcu Stary Zamek, Miejskie Centrum Kultury w Żywcu, Żywieckie Centrum Wolontariatu, Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia im. Witolda Pileckiego w Żywcu, Samorządowa Szkoła Muzyczna drugiego stopnia w Żywcu, Fotopiarka, Piotrowski Music, Zatem Koncert, Stombi, Brass Point, Halny Music, Dalton Arts, Leflik, Piwiarnia Żywiecka, Żywiecki Browar Rzemieślniczy Krajca, Inko Żywiec i Piotr Buchenberg. Thank you.
przynosząc nowym właścicielom naprawdę krociowe dochody. No i tak kompozytor, nie wierząc w moc swojego utworu, pozbawił się całkiem niezłej sumy. Ragtime 12 ulicy, 20th Street Rock. Thank you.
będzie Krzysztof Kot. Dzisiaj ma imieniny Krzysztof, więc...